Mój znajomy znalazł taki sposób na to, żeby być zmotywowanym, żeby osiągać cele. Wpadł na genialny, wydawałoby się, pomysł, żeby osiągnąć cel, to się należy zmotywować. I im człowiek się bardziej zmotywuje, tym więcej, łatwiej, mocniej, szybciej, tym lepiej osiągnie cel. I dlatego on się motywuje w taki sposób, jak od najmłodszych lat był motywowany przez nauczycieli, wychowawców, znajomych, rodzinę. Czyli on sobie dopierdala. Po prostu sobie dopierdala i to tak sobie dopierdala, jak nigdy w życiu mu nie dopierdala. I jak on się tak nakręci, to się potem okazuje, że może nawet jeżeli osiągnie jakiś cel, to ten cel go w ogóle nie cieszy. To znaczy, wydawałoby się, że motywowanie się przy użyciu kija osiąga jakiś skutek. Możliwe, że jakiś skutek osiąga, ale jeżeli zaczniemy tłuc kijem tego, który ma nas motywować, to on nas wcale nie chce motywować. To znaczy, chcę wam zdradzić pewną tajemnicę, którą odkryłem. Motywowanie osoby, która ma motywować, nie polega na użyciu siły. Jeżeli będziesz motywować osobę, która ma pilnować innych, żeby wykonywali właściwie swoją pracę, i jeżeli tę osobę będziesz motywować przy użyciu kija, to ona nie będzie dobrze działać, to ten zespół nie będzie dobrze działać. Dlatego wymyślono coś takiego jak marchewkę. I najlepiej się motywuje kogokolwiek przy użyciu marchewki. I to, co teraz powiem, będzie bardzo niepopularne. Jeżeli chcesz kogoś zmotywować, to mu obiecaj marchewkę, najlepiej dużą. Jak mu obiecasz dużą marchewkę, to będzie zmotywowany. Ale to wcale nie znaczy, że jak osiągnie ten cel, to masz mu tę marchewkę dać. Najprostszy sposób to mu tej marchewki nie dać, tylko obiecać, że on tę marchewkę dostanie dopiero wtedy, jak wykona jeszcze dodatkową pracę. I teraz uwaga. Ja wiem, że to, co powiem, wzbudzi u wielu sprzeciw, ale właśnie w ten sposób my działamy. To znaczy, należy obiecać dużą marchewkę, a potem dać małą pietruszkę, a dużą marchewkę obiecać dopiero za następnym razem. I drogie, szanowne panie, jeżeli chcesz rozkochać w sobie faceta, to przy użyciu kija go nie rozkochasz. Jeżeli mu obiecasz dużą marchewkę i on tę marchewkę dostanie, to już nie będzie zainteresowany. Dlatego najlepiej się motywuje, obiecując dużą marchewkę, a dając małą pietruszkę, a jeszcze lepiej natkę. Najlepiej dać samą natkę, żeby poczuł zapach tego zielonego. Czyli najlepszą motywacją jest zapach sukcesu, zapach nagrody, którą kiedyś w przyszłości mamy dostać. I dlatego, drogie panie, stwierdzam, że jesteście genialne w motywowaniu facetów. Gdyby faceci zastosowali to do motywowania innych do pracy, to bylibyśmy najbogatszym narodem na świecie. I to najbogatszym
podobnie jak Japończycy, bo oni się motywują tym, że kiedyś dostaną. I dlatego, drogie panie, jestem zachwycony, jak kobiety w swojej naturze pięknie potrafią dawać natkę pietruszki, a obiecywać marchew.